Ja mam napis live on Facebook. Ja też mam właśnie. Dobrze, jesteśmy live, już też mam informację. Dobry wieczór. Jesteśmy dzisiaj z Wojciechem Chmielarzem. Spotykamy się w tak miłych okolicznościach, jakimi są. Jest premiera trzeciego sezonu Opowiem Ci o zbrodni na Crime Investigation Polsat i jest tak, że odcinek, w którym występujesz, Wojciechu, ty, jest pierwszym odcinkiem, dlatego będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie z tobą. Niezwykle się cieszę z naszego spotkania. Bardzo się cieszę, że mamy okazję dzisiaj porozmawiać. I powiedz mi, jak to jest czekać na premierę tak niesamowitego w swojej formule programu o zbrodniach z polskiego podwórka. Więc dobrze, po pierwsze cześć, dobry wieczór Państwu. Jak to jest? Wiesz co, zawsze są nerwy, ponieważ telewizja, program, to nie jest mój naturalny język, to nie jest coś, do czego jestem przyzwyczajony i zawsze, wiesz, oglądanie siebie na dużym ekranie, albo na małym ekranie, przepraszam, na ekranie telewizora, to jest zawsze troszeczkę takie przeżycie traumatyczne. Mam wrażenie, że widzę tylko i wyłącznie swoje jakieś potknięcia, błędy, niedoskonałości językowe. Myślę, że za bardzo się garbię, źle stoję i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jakby mam zawsze sporą tremę i obawy. Natomiast wiesz, no, samo oczekiwanie na program, na odcinki moich kolegów, koleżanek, których nie widziałem, to jest coś, co się entuzjazmuje, bo się zastanawiam właśnie, czy, jakie oni sprawy dostali, czym oni się tym razem będą zajmować, co tam się będzie działo. I no i no, to zobaczymy. Powiedz mi, jak właśnie wygląda szukanie tych spraw do odcinków? Czy to jest tak, że jako pisarz już masz w głowie sprawę, którą chcesz poruszyć? Czy jest to tak, że faktycznie jest jakiś zestaw spraw, którymi się zajmujecie wy jako pisarze i po prostu musicie je sobie wybrać? Jak to wygląda tak od strony technicznej? Czy to zależy bo co pisasz, to inna metoda z tego, co się zorientowałem, tak? Są tacy autorzy, jeśli dobrze pamiętam, jak Joanna Opiat-Bojarska, czy jak Max Czarnoj, którzy przychodzą ze swoimi sprawami, ze swoimi pomysłami na historię. I one są wykorzystywane. W moim przypadku zawsze jest tak, że nasza producentka Jola Gwardys wysyła mi kilka spraw. Ja je sobie przeglądam i się zastanawiam, która mnie interesuje najbardziej, tak, z którą bym się chciał zapoznać, o której bym chciał opowiedzieć i proszę o więcej informacji na jej temat. Więc tak to wygląda. Tutaj ja jestem bardzo, że tak powiem, zależny właśnie od tego. A to jest też fajny wątek, wiesz, bo my tutaj się, przynajmniej ja, tak, tutaj gwiazdożymy, robimy za gwiazdy, za twarze tego programu i wszyscy pytają, panie Wojciechu, jak to się robi, Wojtku, a jak tamto, a jak to, tam, a jak coś innego. Natomiast wiesz, no, przy tym programie pracowało kilkanaście osób, tak? I wiesz, to byli właśnie, wiesz, mogły producentka nasza, która to wszystko trzyma za pysk, tak? I wymyśla całą formułę. Scenarzyści, dokumentaliści, cała obsługa techniczna, tak? Rozumiesz, to jest całkiem niezła maszyna, gdzie ja jestem tylko twarzą i troszeczkę się też czuję dziwnie podczas tego naszego spotkania, bo mam wrażenie, że cała chwała za ciężką pracę tych wszystkich osób wpływa na mnie, a to nie do końca tak, więc tak bym chciał powiedzieć właśnie. Słuchajcie, zobaczcie na odcinek napisów końcowych, zobaczcie tam, co zrobił, bo ci ludzie wykonali naprawdę kawał świetnej roboty. To jest w ogóle ciekawe, co mówisz, bo nie ćwiczyliśmy tej rozmowy wcześniej absolutnie, ale ja dzisiaj oglądałam jeszcze odcinek z tobą, bo mam taką możliwość, że już go mogłam zobaczyć, mimo że premiera jest dopiero jutro o 22, ale właśnie specjalnie zwróciłam uwagę na napisy końcowe, bo przyznam szczerze, że ja takiej produkcji w Polsce nie widziałam i to jest dość niezwykłe, że producenci postawili na bardzo ciekawy zabieg, jakim jest przełożenie twórców literatury, no też fikcji, prawda, na opisywanie spraw, które są prawdziwe. I też chciałam właśnie ciebie zapytać o to, jaka jest różnica pomiędzy tworzeniem historii, która jest fabułą,
jest fikcyjna, a jak to jest, kiedy się opisuje coś, co wydarzyło się naprawdę? Czy to jest bardziej ograniczające, czy to jest wręcz bardziej otwierające? Jakbyś mógł porównać te dwie rzeczy? Wiesz co, przede wszystkim wiesz, w momencie, kiedy pracujemy nad tym programem, czyli jak pracuję nad opowiadaniem na podstawie tej sprawy, o której opowiadam w programie, to czuję ogromny ciężar odpowiedzialności na plecach. To jest coś takiego, co się nie do końca zdarza podczas pisania fikcji. Znaczy, o co chodzi, nie? Nie piszę o prawdziwych ludziach. O prawdziwych tragediach, opowiadam o prawdziwych ludziach, o prawdziwych tragediach, które do tego wydarzyły się dosyć niedawno. Świadkowie tych wydarzeń jeszcze żyją, no nie wiem, na przykład rodziny ofiar, tak? I ja sobie w tym momencie, wiesz, zdaję sprawę, że nie, na przykład nie mogę napisać czegoś takiego jak, nie wiem, że główna bohaterka coś sobie pomyślała, bo ja nie mam pojęcia, co ona sobie myślała. Mogę domniemywać, ale mogę mieć rację, mogę nie mieć racji. Co więcej, te moje domniemania być może w pewnym momencie będą, nie wiem, w jakiś sposób raniły rodzinę na przykład ofiary, tak? I jak to ugryźć, tak? I wiesz, sprawdzać, wiesz, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz właśnie, żeby nie pomylić się, żeby napisać całą prawdę, więc to jest po 3-4 razy stanie każdego szczegółu, czy on na pewno jest tak. Szukanie też, wiesz, takiego odpowiedniego kąta opowiedzenia tej historii, tak? W taki właśnie sposób, żeby dochować wierności prawdzie, a równocześnie coś ciekawego literacko o tym opowiedzieć. Jak wiesz, być może to się wydaje, że ja stosuję jakiś wybieg, ja po prostu czuję, że tak jestem, tylko w ten sposób jestem w stanie powiedzieć literacko o tych historiach. W pierwszym tomie opowiem ci o zbrodni, to tak naprawdę to opowiadanie jest nie tyle o sprawie, co właśnie o tych dylematach, o których Państwu opowiadałem. To znaczy jest to opowieść o pisarzu, który próbuje z różnych stron ukryć tą historię i stara się jak o niej opowiedzieć, żeby to było prawdziwe i nikomu nie było. Tak, w tych historiach chyba więc, też... Więc tego nie ma podczas pisania fikcji, tak? Podczas pisania fikcji ja wiem, że to są, wiesz, moje wymyślone ludziki w głowie, w jakimś tam cudzysłowie, ja mogę z nimi zrobić, co chcę i cokolwiek z nimi zrobię, nie zrobię nikomu krzywdy. I mam dzięki temu większą wolność. Natomiast wiesz, podczas tego też pisania tego true crime, no to jest jednak właśnie ten przymiotnik true na początku, tak? I to też daje takiego, nie wiem, kopa. Znaczy zdajesz sobie sprawę, że piszesz o czymś prawdziwym, tak? Coś wydarzyło, tak? Starasz się rozwikłać jakąś prawdziwą, nie wiem, zagadkę, dlaczego doszło do zabójstwa. Nie tyle w sensie zagadkę, wiesz, kto zabił, ale dlaczego zabił. I to jest coś, czego nigdy się nie da zrobić w przypadku fikcji. Czyli trudno jest... Fikcji go nigdy nie będzie. Pytam też o to dlatego, bo zastanawiam się, jak to jest, kiedy opowiedziałeś właśnie o tym, że przy true crime starasz się nikogo nie urazić i przedstawić całą prawdę. A czasami jest tak, co zresztą widać po chociażby pierwszym sezonie, gdzie twoja sprawa polegała na tym, że skazana za zabójstwo Florentyna nie przyznała się nigdy do tego i nie przyznaje się do tej pory. Jesteś, Wojtku? Bo coś przerywa. Tak, jesteś, dobrze. No właśnie, ja jestem, ale ciebie słabo słyszę. Znaczy, domyślam się, że ktoś z Florentyna, tak, która przebywa w więzieniu. Tak, bo pytam o to w kontekście tego, że chcesz przy true crime przekazać całą prawdę. Natomiast prawda z akt wypływająca jest zupełnie inna niż prawda Florentyny. I wtedy jak opowiedzieć taką historię, kiedy, bo morderczyni nie przyznaje się do tego, że popełniła zbrodnię, to jest chyba niezwykle trudne, żeby zbalansować i znaleźć jakiś właśnie jakąś harmonię pomiędzy tymi dwiema zupełnie różnymi prawdami. I przy czym to nawet nie chodzi tylko o to tutaj, że Florentyna nie przyznaje się do winy, bo przecież to stare powiedzenie mówi, że w więzieniach siedzą sami niewinni ludzie, prawda? Tamta historia jest bardziej skomplikowana, to i w skrócie opowiadając Państwu, którzy nas oglądają, a którzy może jej nie znają,
Florentyna została oskarżona o zamordowanie swojego konkubenta. Ale przy tym jedynym dowodem są zeznania jej wspólnika, który był równocześnie jej kochankiem, chłopaka młodszym bodajże o 20 lat, które on te zeznania złożył chyba 10 lat w ogóle po fakcie i do dzisiaj nie znaleziono ciała mężczyzny. I do dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo, co tam się wydarzyło. Więc to nie jest tak, że tylko Florentyna mówi, że ona go nie zabiła. Tu nie ma ciała, nie ma takich, oprócz tych zeznań, nie ma takich twardych, obiektywnych dowodów. Tam jest jakiś ciąg poszlak, który na tym śledczym wskazywało. Natomiast no, nikt jej nie ma, ja wiesz, ja nie mam takiej pewności do dzisiaj, tak, czy ona to zrobiła, czy nie i w jakiś, albo właściwie co tam dokładnie wydarzyło, jak ten mężczyzna zniknął, bo on jak przecież zniknął przez te lata. Więc no, to była taka sprawa, którą trochę odchorowałem, próbując właśnie o niej powiedzieć i potem się zastanawiałem, przecież potem się z Florentyną spotkałem, tak, znaczy po emisji. Aha, żeby dodać jeszcze tej sprawie, wiesz, jakiejś takiej, nie wiem, pikanterii, no to jej obecny partner do dzisiaj walczy o jej wypuszczenie z więzienia i jest przekonany, że ona jest niewinna. Tak, ona w naszym programie w pewnym momencie mówi, że gdyby ona coś takiego zrobiła, to by się chyba domyślił, bo głupi nie jest, tak? I widać w słowach tego człowieka, że on jej głęboko wierzy, że ona nie ma z tą sprawą, straszną sprawą nic wspólnego. Więc po programie, po emisji programu on się z nami skontaktował i powiedział, że Florentyna chciałaby ze mną porozmawiać, więc pojechaliśmy do niej do więzienia i zrobiliśmy kolejny program. Wywiad z nią, gdzie ona opowiadała o tym, jak to wygląda z jej perspektywy. No i wiesz, odpowiadając na twoje pytanie, to jest wszystko strasznie trudne, tak właśnie, no ale, bo oczywiście tak, z jednej strony ja nie jestem w stanie powiedzieć, wiesz, ze 100% pewnością, ja tak wierzę, że ona zabiła, ale równocześnie nie mogę tego wykluczyć, po prostu nie wiem, tak? I to jest właśnie takie całe, wiesz, mam wrażenie, że akurat w tej sprawie to było cały czas, wiesz, takie balansowanie na linii, zastanawianie się, wiesz, kurczę, jak to ugryźć, jak to opowiedzieć, właśnie, żeby jak najbardziej się do tej prawdy zbliżyć i niczego nie wypaczyć. Ten ciężar prawdy właśnie, to tam niczego nie okłamać, to jest niewygodne, ciężkie. Ja się przy każdym programie, już trzecim teraz się z tym bokuję. No, jest to dość trudne, tym bardziej, że przed tym spotkaniem z Florentyną rozmawiałeś z Janem Gołębiowskim, czyli z jedną z najsłynniejszych polskich profilerów kryminalnych. I on właśnie mówił coś o manipulacji, że też osoba, która często rozmawia, która twierdzi, że jest niewinna, to będzie opowiadała historię w taki sposób, żeby przekonać cię do swojej jakiejś tam wersji. I zastanawiam się też właśnie, na ile można manipulować, prawda, potem innymi ludźmi w opowiadaniu takiej historii. No właśnie po to było to spotkanie z Janem Gołębiewskim, bo kiedy mieliśmy ten kontakt z Florentyną, ja od razu powiedziałem właśnie Joli Wardys, że tak, bardzo chętnie. Natomiast musimy się do tego przygotować, bo Florentyna na pewno będzie chciała to rozegrać po swojemu, coś ugrać, ma do tego prawo, spoko, ale musimy się do tego przygotować, ja się muszę do tego przygotować także psychicznie, właśnie fajnie byłoby się właśnie żeby z Janem Gołębiewskim spotkać i żeby on nam powiedział, czego się możemy po niej spodziewać. Tam była jeszcze jedna trudność podczas tej rozmowy, wiesz, ta trudność polegała na tym, że my mieliśmy 2 godziny bodajże na spotkanie z nią. I nie było szans, żeby jeśli i nie było szans, wiesz, na spotkanie powtórne, tak? Czy ono by się odbyło na przykład miesiąc później, czy 2 miesiące później, kiedy była kolejna zgoda z dyrekcji więzienia. Co to oznaczało? Przepraszam. To oznaczało, że na przykład w momencie, kiedy ja wiedziałem, na początku wywiadu widziałem, że podbudowałem akta i widziałem, że Florentyna się mija z prawdą. Ja wiedziałem, że nie mogę jej powiedzieć, słuchaj, znaczy, przepraszam panią, ale nie, to naprawdę ja znam akta, to było inaczej. Tak, ona by się zamknęła, bo nie? Bo się bałem, że ona się zamknie i powie nie, to w takim razie kończymy wywiad i wyjdzie. Tak, nie miałbym szansy tego powtórzyć, nie miałbym czasu namówić ją na kolejne spotkanie, następną rozmowę. Tak? Ona przebywała w zakładzie karnym, czy tam
nie pamiętam już, czy odsiaduje 25 do żywocie. 25. Tak, więc 25. Więc to była taka trudność, że przy, naprawdę przez większość tego wywiadu mogłem ją jej tak naprawdę przytakiwać, tak próbować ją pociągnąć w swoją stronę, żeby się gdzieś tam wydobyć od niej, żeby ona się tak właśnie uspokoiła, żeby zobaczyła, że nie chcemy jej oszukać i też próbować odkryć właśnie, no nie, no wiadomo było, że ona będzie próbowała to przedstawić w taki sposób, że ona jest niewinna i nic nie zrobiła, ale też nie chcieliśmy się jej właśnie dać manipulować. Z tego, co pamiętam, to właśnie najlepsze sceny tej rozmowy, takie najszczersze, to właśnie były pod koniec, kiedy ona już faktycznie raz z powodu zmęczenia, a dwa, że chyba się już właśnie już zeszło z niej napięcie, przestała być taka spięta, przestała móc to trzymać gardę i parę razy się tak fajnie powiedziała kilka słów od serca i to było. No to jest to niezwykła rozmowa. Ja też o to trochę pytam, dlatego że potem teraz w trzecim sezonie masz okazję porozmawiać znowu ze skazaną za zabójstwo, tym razem Iwoną. Tak, z Iwoną. I ta rozmowa jest inna, ponieważ Iwona się przyznaje do winy, natomiast znaczy, za jej winą stoi niebywale olbrzymi dramat, ja mam takie wrażenie. I to jest taka niejednoznaczna postać. Znaczy, tak. Wiesz co, no tutaj Iwona się tak po pierwsze przyznała do winy, po drugie, no to ja nie chcę za dużo zdradzać z tego no odcinka, właśnie nie które zdradzajmy, Państwo tak. będą mogli zobaczyć, które Państwo będą mogli zobaczyć jutro o 22:00 bodajże na Crime and Investigation Polsat. Tak, premiera. Natomiast wiesz co, to jest faktycznie podstawowa różnica jest to, ona się przyznała. Ona powiedziała tak, ja to zrobiłam, odsiaduję teraz 15 lat więzienia. Natomiast to jest tragiczna historia, bo ona się to jest taka historia, wiesz, która nam pokazuje, że każdy z nas może stać się zabójcą, dokładnie, jeśli się znajdzie w takiej sytuacji jak ona. Ona w pewnym momencie strasznie się w życiu zagubiła i największy dramat jej polegał na tym, że w jej życiu nie było nikogo, kto by w pewnym momencie ją wziął za rękę, powiedział, nie słuchaj stara, co ty właściwie robisz? Tak? I ją od tego strasznego błędu, jaki popełniła, naprawdę dzieliła jedna rozmowa z kimś życzliwym, więc tak. No, módlmy się o to przecież, żeby zawsze koło nas był ktoś, kto nas chwyci za rękę i zapyta, słuchaj stara, co ty właściwie chcesz robić. No i pod tym względem to była właśnie też bardzo trudna rozmowa, chyba nawet trudniejsza niż z Florentyną, bo widać było, że ta dziewczyna Iwona nie stara się, wiesz, ona nie manipulowała, tam nie było tej manipulacji, tak. Ona nie chciała niczego ugrać, tak? Ona chciała powiedzieć tą po prostu historię, tak jak ona ją zapowiedziała, tak jak ona ją zapamiętała, tak jak ona ją przeżyła, no i po prostu obserwowanie tej dziewczyny, która wiesz, płacze po prostu, wiesz, przede mną, opowiadając o tym, co zrobiła i z takim szczerym żalem, i właśnie z tą świadomością, że kurczę, ciąg bardzo złych okoliczności i brak tego kogoś, kto by ją w odpowiednim miejscu chwycił za rękę. W odcinku też mówisz, bo rozmawiasz tam nie tylko z Iwoną, ale też z sędzią, który ją skazał. Tak. I mówisz w odcinku, że przeprowadziłeś dwie trudne rozmowy i z zabójczynią, i z sędzią. Zastanawiam się, co było trudnego w rozmowie z sędzią? Dlaczego ona dla ciebie była trudna? Wiesz co, ona była trudna, bo ja tam też pewnych rzeczy w tym wyroku nie rozumiałam. Tak? Ten wyrok przed rozmową z sędzią wydawał mi się zbyt surowy. To jest też taka historia Iwony. To znowu było zabójstwo, wiesz, z miłości, tak? I znalazło się w bardzo toksycznym, nieprzyjemnym związku i mężczyzna, który do tego wszystkiego doprowadził, chodzi wolny, tak? To jest osoba, która najwięcej na tej zbrodni zyskała, chodzi wolna i nic jej się nie stało, tak? I o to wszystko pytałem. No tak, bo on się uwolnił od wszystkich swoich problemów, tak, od każdego tak, jednego dokładnie, problemu. Dokładnie. Na tym tylko zyskał i teraz chodzi wolno i mieszka w innym, już nie w Warszawie, w innym mieście. Nawet próbowaliśmy go chyba zaprosić do programu, ale nie chciał.
się wypowiedzieć. Co pokazuje, widzisz, Iwona miała odwagę stanąć przed kamerą i opowiedzieć o tym, co się stało o mnie. Sędzia też miał odwagę stanąć i opowiedzieć, dlaczego wiesz, dał taki, a nie inny wyrok i go wytłumaczył, uzasadnił. Tak? I to była rozmowa pod tym względem trudna, bo miałem takie właśnie poczucie, że Iwona, wiesz, pomimo tego, co zrobiła, jest tej, no jednak jest ofiarą, tak? Właśnie tych okoliczności i tak dalej. I chciałoby się jakoś, wiesz, czujesz w sercu, że ten wyrok, oczywiście on powinien być, ale powinien być mniejszy. I masz tego sędziego, który ci tłumaczy po kolei, dlaczego ten wyrok jest taki i nie inny, i koniec końców musisz się z nim zgodzić. Rozumiesz? Czyli postąpić wbrew temu, co ci mówi serce, tak mówiąc górnorodnie. Właśnie to jest też ta historia spowodowała, że chciałam ci zadać takie pytanie, czy uważasz, ja wiem, że to jest bardzo może niepopularne, co powiem, ale czy uważasz, że każdy zabójca zawsze zasługuje na karę, bo za uznanie winy jasne, to wiadomo, że szczególnie jeśli się przyznaje, ale czy każdy zasługuje na karę? Znaczy, na pewno każdy zasługuje na karę. Znaczy, byłoby, znaczy mam wrażenie, że mielibyśmy, wiesz, jakiś... Przy czym od razu tutaj uściśnijmy, tak? Znaczy, jeśli mówimy o zabójstwie, to nie mówimy o tym, że ktoś kogoś zabił w wypadku samochodowym przez przypadek, bo na przykład i zupełnie nie ze swojej winy, tak? Bo na przykład jechał z przepisową prędkością po mieście i nagle dziecko wyskoczyło mu tuż przed samochód, tak? To nie chodzi o takie rzeczy i takie historie, tylko że faktycznie ktoś z premedytacją w danym momencie kogoś pozbawił życia, tak? Nawet z powodu takich tragicznych okoliczności jak Iwona. Niemniej, wiesz co, wydaje mi się, że byłoby coś nienormalnego i niemoralnego, gdyby żadnej kary nie otrzymał. Zresztą nawet Iwona w tym wywiadzie mówi, że ona się, wiesz, uważa, że powinna być ukarana, tak? Nie wypiera się tego. Ona ma wątpliwości co do, tak jak ja miałem, co do tego, do wysokości tego wyroku, ale to już jest inna historia, tak? Tutaj możemy rozmawiać, natomiast niewątpliwie ta kara powinna być. Dla mnie niebywałe jest to, że... No i też trzeba zastanowić, jak ta kara powinna wyglądać. Tak? No właśnie, czy więzienie jest zawsze taką karą, która jest najlepsza, nie? No, wydaje mi się, że akurat, wiesz, społecznie, ale nawet ja tak właśnie z sercem bym nie akceptował tego, gdyby winny zabójca jednak chodził wolno i nie odsiedział swojego. Jest pytanie, wiesz, tak, jak to więzienie ma wypełniać, tak, i jak ono spełnia tą swoją bardzo ważną rolę, jaką jest rola resocjalizacyjna. W więzieniu tylko po to, żeby ich za 10 lat czy 15 lat wypuścić, po to, żeby oni sobie przez rok pochodzili coś. Straciliśmy na chwilę Wojtka. Zaraz mam nadzieję, że wrócimy do transmisji. Ja już jestem. Dobrze, właśnie teraz. Już wróciliśmy. Chyba tak, słyszymy się, Wojtku.
Musisz sobie chyba Jestem, odebrać. I już jesteś, tak. dobra. Przepraszam bardzo, to chyba po mojej stronie coś się Chyba tak. wywaliło. Na chwilę straciłem połączenie z internetem, przepraszam Państwa bardzo. Więc wracając do tematu, nie wiem, kiedy mnie urwało. Oczywiście ta kara więzienia powinna być. Pytanie, jak ona powinna wyglądać. Czy no, jest... mówiliśmy o resocjalizacji, o procesie resocjalizacji. Tak, tak, tak. To jest w ogóle też ciekawe pod kątem tego, w jaki sposób można podejść do właśnie do oceny swojego jakby czynu, jakim jest odebranie komuś życia, bo czasami jest tak, że ja to obserwuję, ponieważ no, czytam dużo o zbrodniach i gdzieś tam się tym bardzo interesuję. Tutaj w przypadku Iwony mnie bardzo ujęło to, że co zresztą sędzia powiedział, że ona bardzo tego żałowała i co najważniejsze też przeprosiła rodzinę ofiary. I mnie to niesamowicie właśnie ujęło, że ona jest całkowicie jakby pogodzona z tą winą i myślę, że karą samą w sobie w ogóle dla chyba zabójcy, który przeżywa, jest, ma jakąś tam, nie wiem, inteligencję emocjonalną wyższą niż przeciętny człowiek, że to jest taka kara chyba, której się nie da pozbyć do końca życia, prawda? No Tak się to widać domyślić. Było, że to jej ten, że to ją dręczy i nie daje jej spokoju, że sobie zdaje sprawę, że popełniła straszny, straszny głupi błąd, że znalazła się w sytuacji, która ją przerosła i teraz wiesz, płaci to straszliwą cenę, tak? Bo to wiesz, dla niej to paniko nawet więzienie, tak? Znaczy tam najgorszą karą było to, że musiała się rozstać ze swoją córką. Ma małą córeczką, która wtedy miała chyba 2-3 lata, tak? A jak można sobie łatwo powiedzieć, to ona będzie już dorosła, jak Iwona opuści więzienie, tak? I to jest coś, co ją absolutnie przeraża i nie daje jej spokoju i coś, co ją dręczy. Wiesz, ta sprawa jest o tyle ciekawa, że z tego, co ja pamiętam z akt i rozmów, to tak naprawdę wszyscy, którzy zetknęli się z tą sprawą, wiesz, mają żal do tego chłopaka, tak? O którym wspomniałem, łącznie z, przepraszam, jeśli tutaj się pomylę, ale wydaje mi się, że nie, łącznie z bliskimi ofiary. Tak, rozumiesz, gdzie masz bliskich ofiar, którzy twierdzą, że kurczę, to nie jest wina zabójczyni, która zabiła, tylko tego chłopaka. Więc to pokazuje, jak ja ciekawa jest ta nigdy... historia i jak ona jest skomplikowana i jak trudna i jakie życie też, jakie życie potrafi dać tam w kos albo też dać do myślenia. Ja się nigdy nie spotkałam, to też oczywiście nie zdradzając fabuły, ale myślę, że też zachęcimy chyba naszych widzów. Ja nigdy się nie spotkałam z tak gigantyczną presją, jaka była wywarta na zabójcy i taka, to była jakaś arcymanipulacja po prostu, bo Iwona była po prostu skrajnie zastraszoną osobą, skrajnie. Tak, absolutnie. Skrajnie zastraszoną osobą, skrajnie zmanipulowaną. Że naprawdę mógłbym o tej sprawie długo rozmawiać, a nie chcę jednak przed premierem odcinka opowiadać wszystkiego, ale naprawdę wiesz, znaczy pamiętam, jak po tym spotkaniu wyszedłem z więzienia, bo jeszcze ze wszystkiego nie zdawałem sprawy. Wiesz, spędziłem ponad w tym więzieniu godzinę na rozmowie z Iwoną i wyszedłem po prostu tak podłamany, taką właśnie mając świadomość, że kurczę, tak to jest, to jej wina, ona to zrobiła, ale równocześnie masz gdzieś takie poczucie, że kurde, nie powinno jej tam być, rozumiesz, że to jest właśnie ta kwestia tej jednej osoby, rozumiesz, jednej osoby, która by przy niej była w tamtych dniach i to wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej. To jest przerażająca świadomość, tak? Bo masz takie poczucie, że kurczę, gdybym to był ja, tak? czy mi w życiu może się coś takiego przydarzyć, tak? Że będę miał, nie wiem, jeden, drugi gorszy rok i na trzeci, w ciągu trzeciego tego gorszego roku właśnie znajdę się w jakiejś takiej złej, toksycznej sytuacji i też się stanę ofiarą właśnie jakichś takich okoliczności. No tutaj chyba wystarczył miesiąc tego, co ja kojarzę, nie? Bo mówisz o tym, że takie to, treści to, to, też to, 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 był, to był miesiąc, kiedy oni się poznali, kiedy to się rozegrały, ale wiesz, ale Iwona wcześniej też nie miała życia osłonnego różami. To Państwu opowiem, ale jest taki fragment w tej rozmowie. Jest. Ja ją w pewnym momencie zapytałem, Iwona, zapytałem, dlaczego ona nie poszła na policję?
skoro w jej życiu działy się takie straszne rzeczy, nie dawało sobie rady z tą sytuacją, dlaczego nie poszła na policję i nikomu o tym nie opowiedziała. I ona mi wtedy odpowiedziała, że kiedy jej ojciec bił matkę, to dzwoniły na policję i jedyne, co się stało, to, że założyli matce niebieską kartę. Rozumiesz? To była kobieta, która została bardzo mocno doświadczona przez życie i której życie, którą życie nauczyło, bardzo, bardzo złe życie, bardzo trudne życie nauczyło, że może liczyć tylko na siebie. Więc dlatego mówiłem, że to, wiesz, to nie była historia, wiesz, tylko z miesiąca, bo jestem pewien, wiesz, że gdybyś ty się znalazła w takiej sytuacji, albo ja bym się znalazł w takiej sytuacji, w takim toksycznym związku, to byś po prostu po tygodniu czy po dwóch wystawiła walizkę tej drugiej osobie za drzwi i zmieniła zamki, Też nie tak? wiemy, też nie wiemy z drugiej strony, nie? Tak, natomiast to była po prostu, wiesz, ten miesiąc to był jakby wynikał z tego, co się działo w jej życiu wcześniej. Tak? I z tego, że ona po tych wszystkich swoich różnych tragicznych przeżyciach, jestem głęboko przekonana, bardzo chciała być szczęśliwa, bardzo chciała, wiesz, żeby życie przyniosło jej odmianę i bardzo chciała wierzyć, że ten chłopak, którego spotkała, właśnie jej tą odmianę w życiu przyniesie. Ja ostatnio właśnie dużo czytam i dowiaduję się na temat przemocy właśnie domowej i ofiar przemocy domowej. I jeżeli właśnie Iwona pochodzi z takiego domu, w którym ta przemoc była, to ofiary przemocy domowej bardzo często szukają ratunku w drugim człowieku. I to zazwyczaj jest po prostu mężczyzna. Chodzi tutaj bardziej o związek, prawda? Jakby to mam na myśli. Tak, Właśnie. to się pięknie zgadza, tak, że to Tak. było I to jest poszukiwanie właśnie drugiego potem to, że to człowieka. jest. Tak, że to jest po prostu najwyższy cel, być z tym kimś mimo wszystko i wbrew wszystkiemu i to jest po prostu straszne i wydaje mi się, że to jest bardzo niebezpieczne zjawisko i wydaje mi się, że ono jest właśnie czymś, co może potem skutkować takimi tragediami, jaka spotkała Iwonę, bo wydaje mi się, że No to bo jest. wiesz co, jeśli patrzeć pod tym kątem, ta historia, to jest ciekawa perspektywa, którą rzuciłeś bardzo, bo ta historia bardzo przypomina te tak zwane w Polsce zabójstwa kuchenne, tak? Kiedy ofiara przemocy domowej, najczęściej kobieta, wiesz, przez lata znosi poniżenie, bicie, piekło w domu. I nagle, wiesz, i nagle w pewnym momencie, nawet wydawałoby się błahego powodu, ale to po prostu było, wiesz, nagromadzone przez lata, sięga po nóż i zabija swojego oprawcę. I tutaj było trochę podobnie. Tam ileś tam rzeczy, wiesz, zebrało w sobie i To nagle samo wybuchło narzędzie w najmniej zbrodni też jest odpowiednim. dość. Tak, i wybuchło w najmniej odpowiednim momencie. Bardzo, bardzo ci współczuję tego, że musiałeś przeżywać potem te emocje, bo myślę, że każdy z nas to by stanął twarzą w Znaczy, to twarz z akurat, Iwoną. znaczy ja się tutaj nie czuję obiektem godnym, znaczy potrzebującym współczucia, było to na pewno wyzwanie zawodowe, natomiast wiesz, są w tej sprawie po prostu inne osoby, którym wypada Tym wspomóc, trzeba a nie mnie. współczuć. Jasne. Czy z takich historii też czasami jesteś w stanie zaczerpnąć coś do swoich książek? Czy to cię w jakiś sposób inspiruje? Wiesz co, ja w swoich książkach staram się unikać właśnie wzorowania na prawdziwych sprawach z tego powodu, o którym tam rozmawialiśmy na początku, tak? Właśnie, bo chcę mieć tą wolność twórczą. Wiesz, ja w swoich książkach szukam czegoś, bardzo chcę zbadać pewne emocje, pewne zjawiska. Żeby to zrobić, jestem w stanie, wiesz, wypchnąć swoich bohaterów za krawędź, tak? Zrobić im coś złego, przeciągnąć, wiesz, przez piekło. I z tego powodu właśnie nie chcę pisać o prawdziwych sprawach w swoich książkach, nie chcę się wzorować na prawdziwych sprawach. Natomiast niewątpliwie to, co mi to daje, to jest właśnie wiedza o pewnych mechanizmach psychologicznych. Tak? I zobaczenie, no jednak spojrzenie w oczy, tak? I rozmowa z osobami, które odsiadują wyrok za zabójstwo. Zobaczenie od wewnątrz więzienia, rozmowa ze strażnikami więziennymi, z wychowawcami, ale też przejrzenie tych wszystkich akt prawdziwych śledztw, to jest bezcenna wiedza na temat tego, jak w ogóle działa ten cały szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości w Polsce. I to jest coś, co można potem oczywiście w książkach kryminalnych wykorzystać. Ja jestem bardzo ciekawa tego warsztatu pisarskiego, czy takiej kuchni, jak piszesz właśnie kryminały. Jak to wygląda? Jak jesteś w stanie, bo skoro mówisz, że starasz się nie wzorować, to jestem ciekawa,
w jaki sposób jesteś w stanie to piekło wymyślić sobie w głowie sam. Bardzo jestem tego ciekawa, no, naprawdę, po prostu, jeżeli jesteś w stanie jakoś to mi zdradzić, to będę ci bardzo wdzięczna, bo Nie jest wiem, to czy dla mnie jestem coś w stanie, fascynującego. ale będę próbował. Wiesz, to jest nieustanne tak naprawdę zadawanie sobie pytań, tak? Znaczy wymyślam, pojawia mi się w głowie jakaś historia, którą zaczynam badać, wiesz, jakaś scena, którą chcę rozwikłać, skąd się wzięli ludzie, skąd się wzięli jej bohaterowie, dlaczego do tego doszło. To jest nieustanne właśnie zadawanie tego pytania, dlaczego? Dlaczego ktoś coś zrobił? Dlaczego? Do czego się posunął? Skąd? W jakim wypadku, wiesz, z powodu okoliczności znalazł się w tym miejscu w życiu? Jest to dogłębne badanie historii i emocji postaci, których opisuję. To jest proces, który często jest, no, potrafi mocno dać w kość, tak? I potrafi się odbić na moim samopoczuciu, na mojej psychice i na tym, jak ja się czuję. Natomiast warto to zrobić, bo po prostu dla czytelników, dla dobra książki, tak? Bo jeśli ja mam Państwu wytłumaczyć, dlaczego dany bohater jakoś postąpił, no to ja muszę, ja, po pierwsze, ja to muszę wiedzieć, tak? Więc takie badanie jest potrzebne. Więc podsumowując, to jest nieustanne szukanie w sobie odpowiedzi na temat, dlaczego ktoś tu jakoś postąpił. Nieustanne A od czego stawianie kolejnych. zaczynasz pisanie książki? Bo w kryminałach wydaje mi się, że chyba jak w mało której dziedzinie literatury jest po prostu mnóstwo takich małych szkatułek. To jest taka trochę też budowa szkatułkowa, nie? Że odkrywamy, 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 odkrywamy coś. I jak, czy ty sobie gdzieś to zapisujesz? Czy masz jakąś mapę myśli? Czy masz Ja może... oczywiście, Tak? że też zapisuję. Ja mam dwie metody pracy, dwa narzędzia. Takie podstawowe podczas przygotowania się do pisania książki. I jedna to jest taka, nie wiem, tradycyjna, nudny plan. Czyli wiesz, no, od początku do końca rozpisuję fabułę w punktach, zastanawiając się, jak ten detektyw śledczy ma rozwiązać sprawę, coś, o co w niej chodzi, co się w niej dzieje, po co ona w ogóle jest. No i też właśnie staram się zaplanować te wszystkie zwroty akcji, rozkładam te fałszywe tropy, żeby, wiesz, odwieść czytelnika, żeby na końcu był zaskoczony, jak mu tłumaczę, kto naprawdę zabił i dlaczego. A oprócz tego, wiesz, ja sobie bardzo często robię grafy, znaczy, nie wiem, czy mapy myśli, czy to jest dobra nazwa, nie wiem, czy to nie do końca wiem, co to jest mapa myśli, więc... No to są takie, jak często widzimy w filmach takich kryminalnych, jak są takie zdjęcia, te wszystkie takie sznureczki pociągnięte. To coś takiego robię, ja po prostu sobie rozrysowuję swoją fabułę, nie? Czyli wiesz, mam taką tablicę, zresztą widać ją w tamtej podbiciu, teraz jest na niej tak ja tam widzę błyskawica. Błyskawice, więc... Tak, ale ona jest na tablicy. Szanuję bardzo. Dziękuję. Ale ona jest na takiej tablicy, tak, na tym whiteboardzie i tam sobie, wiesz, pisze, nie, nazwisko bohatera, tak, jednego i drugiego. I jeśli ich łączy jakaś relacja, to je łączę, te dwa nazwiska strzałkami, no i się zastanawiam, jak ich relacja łączy. Jak oni się lubią, to tam rysuję nad tymi strzałeczkami serduszko. Jak się nie lubią, to rysuję właśnie błyskawice, nie? Albo jakiś inny symbol. I wiesz, jak to się namaluje, rozrysuje, to naprawdę nagle się okazuje, że dużo widać. I to widać dużo, wiesz, takich zaskakujących rzeczy. Na przykład widzisz w pewnym momencie, że są dwie postacie, których coś powinno łączyć, bo tak by ci się wydawało, ale z tej twojej mapy wynika, że nic ich nie łączy. Tam nie ma żadnej relacji, one są strasznie daleko od siebie. Albo ja tak miałem, wiesz, przy pisaniu takiej mojej książki Cienie, to jest ostatnia część cyklu o komisarzu Morce, gdzie miałem sytuację, kiedy zacząłem pisać tę książkę, to ona mi strasznie nie szła, ale wyjątkowo i nie rozumiałem dlaczego. I dopiero jak ją sobie tak rozrysowałem, to ten rysunek wyglądał tak, że jest jakiś jeden wspólny pień i potem to się rozłazi. Jak sobie spojrzałem na ten rysunek, to dopiero sobie zdałem sprawę, cholera, ja tak naprawdę piszę dwie różne książki, których nic nie łączy. I dopiero jak te dwie gałęzie jakby połączyłem,
to zaczęło mi grać i śmigać, tak? Więc ta mapa myśli, ten rysunek fabuły, jak zwał, tak zwał, strasznie mi pomaga w pracy. To jest już w tej chwili właśnie jeden z moich punktów obowiązkowych, jak piszę, jak przygotowuję się do pisania, coś takiego stworzenie i po prostu patrzę na to długo i zastanawiam się, co z tego rysunku wynika, albo co mógłbym tam jeszcze dodać, albo co odjąć. To jest fascynujące, dlatego że ja się po prostu, to jest moje wielkie marzenie, napisać kiedyś kryminał, ale wydaje mi się, że jeszcze póki co po prostu jestem w czarnym lesie, jeżeli chodzi o plan pracy takiej właśnie pisarskiej. Chciałam zapytać na koniec, bo już za chwilkę będziemy kończyć, ale o to, co najbardziej Ci się podobało w pracy na planie zdjęciowym, jeżeli coś Ci się podobało, bo mówiłeś, że się raczej stresujesz kamerą A wcześniej, czy ale... już kamerą już się nie stresuję, bo znaczy stresuję się tym momentem, kiedy się trzeba zobaczyć, wiesz, rozumiesz, w telewizji. Sama kamera mnie nie. Chociaż to też jest stresujące, wiesz, bo czyli tak jak mówiłem sobie, wiesz, na tym planie pracuje kilkanaście osób i sobie zdajesz sprawę, jak występujesz przed kamerą, że oni wszyscy zależą od ciebie, znaczy w tym sensie, że tylko od ciebie zależy. Kiedy skończycie tą pracę, tak? Bo jak nie powtórzysz dobrze tekstu albo go źle wypowiesz, to będzie powtórka, tak? I nagle wiesz, rozumiesz, że chcesz jak najszybciej skończyć, żeby ułatwić tym kilkunastu osobom pracę, żebyście mogli w końcu wszyscy iść do domu. I pod tym względem to jest faktycznie stresujące. Wiesz co mi się podobało? No w ogóle praca na planie jest sama w sobie fajna, tak? Widziałem to tutaj przy trzech sezonach, opowiem Ci o zbrodni, widziałem to na planie Żmijowiska, że po prostu tworzy się taka fajna mini społeczność osób się tym zajmująca, wiesz, gdzie jest dużo jakiejś, nie wiem, serdeczności, takiej zrozumienia, takiej dobrej energii, to jest strasznie fajne. I w ogóle ta sama, wiesz, przygoda występowania przed kamerą, wiesz, odgrywania tych różnych scenek, to jest niesamowity fan. Więc to mi się bardzo podobało, że te same nagrania programu to są bardzo fajne. Stresujące są te momenty, kiedy się właśnie trzeba zderzyć właśnie z czymś realnym, czyli właśnie rozmowa z sędzią, rozmowa z Iwoną, tak, kiedy nagle się okazuje, że to nie jest tylko zabawa, nie tylko się bawimy w jakąś rekonstrukcję, tylko to jest rekonstrukcja czegoś prawdziwego, Prawdziwy ja człowiek. właśnie tego realnego dotykam. Chciałam też zapytać, już tak kończąc zupełnie, ile trwały w ogóle zdjęcia? W sensie, ile trwało nagranie takiego jednego odcinka z tobą? Czy to jest kilka godzin? Czy ty się Nie, też spotykałeś z tymi pisarzami na planie? nie, nie, nie. Każdy z nas kręci odcinek osobno. W moim przypadku to były 3 dni zdjęciowe, to znaczy to były dwa Całkiem dni sporo. tak, całkiem sporo, przy czym ja nie występuję w każdej scenie, tak? Więc ten cały odcinek był jeszcze kręcony dłużej. Ja pracowałem na planie przez 3 dni, z tego 2 dni to właśnie były zdjęcia plenerowe, a jeden dzień kręciliśmy w studiu. I powiem. I to wliczasz też tę wizytę w więzieniu, tak? Jako A to dzień cztery. zdjęć. To A, cztery. To cztery. Zapomniałem o okej. tym. To faktycznie cztery. Czyli ty też pracujesz przy rekonstrukcjach tego... To znaczy, jak tam widziałeś w odcinku, tak, to tam są sceny, gdzie się pojawiam, tak? Tak, bo Tak, tak, byłeś, tak. tak, bo to jest nowa chyba formuła, prawda? Tak, to jest Że ci się nowa pojawia. formuła. Tego w pierwszych 2 sezonach nie było, a Faktycznie. teraz postawiliśmy. To jest też fajne w tym programie, tak, że on Bardzo ewoluuje. Tam fajne. się dzieją nowe rzeczy, próbujemy nowych środków wyrazu. Wiesz, w pierwszym sezonie to ja pracowałem bodajże tylko jeden dzień na planie, jeśli dobrze pamiętam, tak? I to było wszystko, co ja robiłem. Już w drugim sezonie było: Wojtek, jedziemy też plener z tobą, nie? I to były 2 dni zdjęciowe, z tego co pamiętam. A teraz się nagle zrobiły 4, nie? Jest coraz, no ten program ewoluuje, widać, że stacja telewizyjna wierzy w tą formułę, widzi, że się dzieje coś fajnego, więc daje nam większe możliwości. I no, jestem ciekawy, co tam zostanie wymyślone w sezonie czwartym. No też jestem ciekawa, bo naprawdę też jestem zachwycona właśnie tym, to też jest takie bardzo symboliczne, kiedy ty w takich przełomowych momentach jesteś tam na miejscu i robisz taką stop klatkę i zaczynasz to komentować. To Mogę szczerze coś powiedziawszy nawet wytłumaczyć, tak. tak, zrobiło mi, miałam ciarki nawet w pewnym momencie, bo to właśnie twój odcinek widziałam jako pierwszy i zrobiło to na mnie właśnie spore wrażenie. A co z samego opowiem ci o zbrodni, to tak zupełnie bez...
Wazeliny. Powiem, że jest to jeden z najlepszych programów w ogóle takich true crime'owych, chyba w historii w ogóle polskiej telewizji, mam wrażenie. Bo to jest w ogóle fajna formuła, tak? To jest formuła, ja mogę ją teraz wychwalać bez poczucia zażenowania, bo nie ja to wymyśliłem, tak? Jestem tutaj tylko gościem zaproszonym właśnie do prowadzenia. Ale ten pomysł właśnie, żeby pozwolić pisarzom, ludziom, którzy jednak z tą ciemną stroną rzeczywistości, autorom kryminałów obcują niemal codziennie i opowiedzieć właśnie z własnej perspektywy, przez własną wrażliwość o jakichś ciekawych sprawach kryminalnych, no był bardzo dobry, tak? Bo naprawdę mamy inne spojrzenie, tak? Widzimy inne rzeczy, potrafimy co innego wyciągnąć i coś ciekawego, mam wrażenie, o tym opowiedzieć, czego do tej pory, bo jednak, wiesz, dziennikarz, nie wiem, były policjant, tak? To jest też inne spojrzenie, nie mówię, że gorsze, inne po prostu. Ale inne, tak. Tak. Wy potraficie wydobywać, to jest piękne, co powiedziałeś, że wy widzicie więcej. Naprawdę, to jest tak, jakby ktoś słyszał inną częstotliwość dźwięku albo widział w wiesz, jakieś tam fale. To jest autentycznie to, bo policjant powie ci to takim urzędowym językiem, bardzo związane to wszystko z przebiegiem i procedurami śledztwa. Sędzia powie to inaczej. A tutaj właśnie są te wszystkie rzeczy, które są gdzieś tam pod skórą. My się, mam wrażenie, właśnie skupiamy, staramy się opowiedzieć o emocjach, nie? I staramy się zrozumieć, wiesz, patrzeć na to nie tylko tak chłodno, jako ciąg, nie wiem, jakichś wydarzeń niezależnych, po prostu zrozumieć, co tymi ludźmi kierowało, tak? Coś, co bardzo często, brzydko mówiąc, niekoniecznie interesuje śledczych, tak? Bo oni nie do końca muszą, bo oni są od tego, żeby zebrać dowody, wiesz, i opowiedzieć całą historię logicznie, tak? A my staramy się zajrzeć troszeczkę głębiej, nie? Właśnie w emocje. No i dlatego ten program ma sens. No i dlatego też to jest to, co powiedziałeś na samym początku, czy może nie na samym, ale to właśnie emocje i ta warstwa emocjonalna sprawia, że twierdzisz, i ja też się pod tym podpisuję, że każdy z nas może zostać mordercą w odpowiednich, ofiarą również pewnie, ale to już mniej od nas zależy, ale zabójcą. No niestety właśnie ta historia z tego odcinka, historia Iwony, mi to udowodniła. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić wszystkich jutro na Crime Investigation Polsat o 22:00 na premierę trzeciego sezonu Opowiem Ci o zbrodni. Będzie odcinek właśnie z Wojciechem Chmielarzem i będzie to odcinek o niesamowitej historii trzech osób uwikłanych w dramat i będziemy mogli poznać historię właśnie Iwony, której dzisiaj poświęciliśmy tutaj chyba najwięcej uwagi. Bo wydaje mi się, że to jest najciekawsza postać tej historii. To jest zdecydowanie tak, a przynajmniej. Znaczy, tak, jest najciekawsza. No, przy czym bardzo żałuję, że nie udało nam się jednak dotrzeć do tego chłopaka. Bardzo bym chciał z nim porozmawiać, żeby on opowiedział to ze swojej strony, czy jak on to widział. Ale... Jestem ciekawa w ogóle jakby tego, jak ty byś się mógł zachować podczas takiej rozmowy, mając tę wiedzę, rozmawiając i... Znaczy, no nie, że tam od razu byś komuś chciał... Nie, ale... Tak. Wiesz, to się po prostu czuje w takiej sytuacji, że po prostu wiesz, że ktoś ponosi jakąś moralną odpowiedzialność za tę sytuację i myślę, że też winę, a na dobrą sprawę jest po prostu totalnym beneficjentem tej sytuacji. Też nie wiem, jakbym się zachował, też nie wiem, jakie emocje by mną tak grały. Ciekawe, no. Kurczę, szkoda. No ale ciekawe, może ale kiedyś. Próbowaliśmy, to nie nasza wina, próbowaliśmy naprawdę. No, też jest taki, no, ciekawa sprawa, trudna do przełknięcia na pewno. Dziękuję Ci bardzo, Wojtku, za rozmowę, za poświęcony czas. To ja dziękuję. Mam nadzieję, że się jutro zobaczymy przed ekranem, czy w sensie Ty się zobaczysz z widzami, mnie już tam nie będzie, ale też mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się też podczas premiery kolejnego sezonu, w którym pewnie też mam nadzieję, że będziesz. No ja też mam nadzieję, natomiast to już zostawiam producentom i stacji Crime and Investigation. Dziękuję Ci bardzo, Wojtku, i bardzo miło było z Tobą porozmawiać i poznać Cię osobiście. Dzięki. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Pierwsza ofiara Arnolda miała na imię Maria. Możemy mówić o jednym motywie. I śmierć nie była natychmiastowa. Było bardzo wiele obrażeń. Mamy tu miłość, zazdrość, a w końcu zbrodnię.
Wydarzyło się coś absolutnie strasznego. Nie było jak w kryminałach. 30 listopada ginie Michał, pana kolega. Cierpienie wymaga większej odwagi niż śmierć. Opowiem ci o zbrodni. Premiera w piątek o 22 na Crime and Investigation.